Cześć, jestem dzisiaj z Paulą, hej, która wygrała drugi etap konkursu Maybelline. On jeszcze nadal trwa, więc nadal możecie wygrać właśnie lekcję makijażu i film ze mną, albo podróż na Fashion Week do Nowego Jorku. My teraz przejdziemy do tej najważniejszej części, czyli makijażowej. Powiedz mi, bo teraz masz makijaż taki, który nosisz na co dzień i wyglądasz przepięknie. Dziękuję. Mega mi się podobasz i w ogóle twoje rzęsy mnie onieśmielają, bo moje są biedne i mam doczepiane, żeby wyglądać jak człowiek. Ale powiedz mi, co byś chciała, żebym nauczyła cię teraz? Znaczy myślałam o mocniejszym makijażu, tak? Żeby te powieki jakoś i oczy. O kolor oczu uwydatnić. Mhm. Bo na co dzień, tak jak mówię, właśnie noszę taki naturalny make-up, więc chciałabym coś mocniejszego. Coś mocniejszego na oczach? Tak. Okej, okay. To zaproponuję ci coś z odrobiną koloru, żeby jeszcze przy okazji wydobyć błękit z twoich oczu, bo jak już gramy tutaj ciemniejszym, jaśniejszym, to jeszcze fajnie zagrać kolorem, żeby jeszcze bardziej uwydatnić oczy. Dobra, okay? Super. Dobrze, no to zaczynamy. Okej. Okay. Jeśli chodzi o oczy, zacznę od bazy. Ta ma kolor ciała, więc rozprowadzę ją po całości, na całej powiece. Na całych obu powiekach i polecę aż pod samą okolicę rzęs. Przez to, że ona ma kolor naturalny, to nie widać jej tak mocno, ale fajnie też wyrównuje kolor powieki, no bo zawsze lekko prześwitują nam małe żyłki czy zasinienia. Gwiazdą naszego makijażu będą takie cienie. I wybrałam konkretnie ten zestaw, dlatego że uważam, że to jest bezbłędna kombinacja do zielonych i niebieskich oczu. No właśnie. Więc będziemy lecieć po kolei przez wszystkie. Wewnętrzny kącik pójdzie, ten świetlisty, taki złoty kolor. Potem ten cudowny brzoskwiniowy, on po prostu no, jest niesamowity, bo ma nuty i pomarańczu, i złota. Potem dalej w miedź polecimy. Mhm. Super wygląda. I sam kącik zewnętrzny przyciemnimy ciemnym brązem. Także pełna pula, pełna kombinacja i jedziemy po kolei. Zacznę od mniejszego pędzla, żeby złapać złoto i nałożyć je w zewnętrzny kącik oka. Zamknij. Wklepuję tutaj tylko i wyłącznie. I delikatnie tylko jadę troszkę dalej, po to, żeby móc zmieszać razem te kolory. A to mieszanie jest taką najtrudniejszą właśnie opcją w takich przechodzących przez siebie kolorach. Dobra. Dalej. Piękny taki złoto-miedziany, brzoskwiniowy, o tak, nazwijmy go brzoskwinią. I kładziemy dalej. Można powiedzieć, że on idzie na środek naszej powieki, więc wklepuję go tutaj, tak jak czujesz właśnie, na sam środeczek i delikatnie łączę, ale już tą resztką, którą mam na pędzlu, bo chcemy, żeby przechodziły ładnie w siebie. I trzeci kolor, to samo, tylko w zewnętrznym kąciku oka. Wklepuję. I teraz biorę duży, puchaty pędzel i rozpraszam tylko tą zewnętrzną granicę. I za chwilę chwycimy za ten najciemniejszy, taki czekoladowy kolor. Ale najpierw chcę tutaj wszystko ładnie, żeby gładko się zlało. Już ci pokazuję, bo chcę, żebyś widziała dokładnie te etapy. O, tak to wygląda. Okej. Okay. I fajnie. Widać, czy elegancko w siebie przechodzą, ale nie widać żadnej granicy. Dobra. Mhm. Ale teraz to wzmocnimy najciemniejszym kolorem. Wezmę ten ciemny nadal na ten mniejszy pędzelek i nałożę go już bardzo precyzyjnie w zewnętrznym kąciku, a właśnie tym dużym pędzlem, który nam pomaga rozpraszać wszystko, rozetrzemy to. Więc nakładam go od samej linii rzęs zewnętrznego kącika, leciutko dotykając i kieruję go ku górze. I teraz biorę duży pędzel i delikatnymi, kulistymi ruchami rozpraszam go. I wjeżdżam już tutaj w załamanie powieki. Pewnie czujesz od razu. Mhm. Kluczem do takiego idealnego roztarcia i przejścia kolorów jest ciągłe dokładanie, więc niestety nie da się tego zrobić na skróty, nakładając każdego po trochu i już. Tylko ciągle musimy dokładać. Dobra, ale efekt jest wart tego. No i już ci pokazuję teraz. I ta czekolada zmieniła mocno, prawda? Mhm. Okej. Okay. Chcę teraz przyciemnić na pewno linię rzęs, bo to też nada nam takiego troszkę bardziej, no, ciemniejszego charakteru. No i oczywiście optycznie zagęści rzęsy. Więc wezmę eyeliner i zrobię cieniutką kreseczkę tylko przy samych rzęsach. Teraz łapię zaścięty pędzelek, którym mogę, można powiedzieć, wtłoczyć właśnie cień. Nabieram go i kładę go dokładnie w ten eyeliner.
on się lekko przyprószy, to fakt, że nie będzie go widać tak dobrze, ale jednak to przyciemnienie, które on daje, zawsze da ten fajny efekt. Mimo właśnie, że go przykrywamy. Ale nie jest to istotne, czy robimy to na przykład kredką, czy eyelinerem. Już zupełnie, jak ci wygodnie. Mhm. Ładnie. Wydaje się, że taka subtelna różnica, tak. Ale jednak jest inaczej. Jest, jest. Mhm. To teraz możemy zająć się całą resztą. Dobra. Czyli twarz. Najpierw nałożę podkład. Wklepię go w całą twarz, oprócz okolic oczu, bo pod oczy damy rozświetlający, delikatny korektor. Teraz odrobina korektora. Rozprowadzę całość pędzelkiem, ale normalnie bardzo fajnie w ogóle korektor sprawdza się. Rozprowadzony rękoma, paluszkiem wklepany po prostu, ale tak jest bardziej higienicznie oczywiście i łatwiej mi jest tutaj dojechać przy oku, gdzie manewrowanie palcem i paznokciem nie byłoby miłe. Tu jest jedno zawsze takie miejsce, gdzie jest troszeczkę ciemniej. Mhm. Zawsze na sam koniec dokładam tą odrobinkę w tym takim najbardziej przebarwionym miejscu i wtedy idealnie ten kolor się wyrównuje. Teraz odrobina różu, ale ja zamiast różu użyję pomadki, której potem użyjemy na usta. Ta jest matowa i właśnie taka piękna różowa. Nałożę ją tak naprawdę na dłoń i z dłoni pobiorę odrobinę pędzlem. Wtedy będzie mi łatwo. Możemy w ogóle zawsze tak robić. Z każdą tak naprawdę pomadką. Fajna opcja. No, tylko trzeba pamiętać, żeby zawsze na nieprzepudrowaną twarz. Bo wtedy ten kosmetyk łatwo się wtopi w nasz podkład. Teraz przepudrujemy całość. Biorę puder. Zaczynam przede wszystkim od strefy T. Bo nie chcę, żeby nam się świeciła. Sama mówiłaś, że masz tendencję do tego, więc fajnie jest wtedy produkt wklepywać. W ogóle ja lubię wklepywane pudry. Znaczy w ogóle sposób nakładania pudru jako wklepywanie, bo możemy tak zrobić każdym pudrem, bo też to fajnie wyrównuje strukturę skóry. Więc działa to fajnie na jakieś drobne nasze krostki czy rozszerzone pory. Zawsze wklepywanie je tak jakby leciutko wypełni. Przy dolnej powiece zrobimy podobnie jak na górnej, czyli biorę dwa pędzle. Jeden, którym będę aplikować cień, bardziej precyzyjny. I drugi, troszkę bardziej puchaty, którym będę rozpraszać. I zacznę nie od najjaśniejszego do najciemniejszego, tylko na odwrót. Najpierw od najciemniejszego i jego użyję w wewnętrznym kąciku, w zewnętrznym kąciku i tylko przy samych rzęsach i tylko 1/3. Popatrz do góry. Minimalnie dosłownie. Ok. I rozpraszam czystym pędzlem. Ok, teraz lecimy z miedzią. Tak samo, ale już w okolicy środka oka. Delikatnie. I rozpraszam. No i najjaśniejszy. Jego już punktowo w wewnętrzny kącik, żeby go rozświetlić i jeszcze bardziej otworzyć oko. Do góry popatrz. Do góry w tamtą stronę. Mhm. No to rzęsy i brwi. To najpierw rzęsy. Potuszujemy. Ok, mamy rzęsiory. To brwi. Użyję takiego produktu, który ma dwie strony. I kredkę, i puder. Więc fajnie można i podkreślić kształt, i od razu wypełnić jakieś tam luki. Ty masz bardzo fajne brwi, ale wiem, że lubisz, żeby były ładnie tak wyraźnie podkreślone. I tak też zrobimy, bo uważam, że to super pasuje do ciebie. Dobra. I jeszcze delikatnie tutaj samą podstawę brwi podkreślę cieniem, żeby była troszeczkę ciemniejsza. I dalej, żeby przechodziło tak delikatnie. I układam włoski. I jest elegancko. Zostały nam tylko usta. I no wiadomo, czego użyjemy. Pomadki dokładnie tej samej, którą użyłyśmy na policzki. Dam jej troszeczkę na usta tak delikatnie, bo chcę, żeby ten kolor był bardzo subtelny. I rozprowadzę ją za pomocą patyczka. A tak naprawdę z każdej pomadki można wiele wyciągnąć. Albo bezpośrednio ją aplikując mocno, osiągając pełną pigmentację koloru, ale też można właśnie zastosować ją nawet mocno napigmentowaną, tak właśnie delikatnie. Czyli lekko daję na usta i rozprowadzam. Albo można zmieszać też z błyszczykiem. To jeszcze kolejna opcja. Także sporo możliwości. Mamy skończone. No i daję lusterko. Uwaga, uwaga, uwaga. O, bardzo ładnie. Jak? Jest fajnie, delikatnie. Jak? I co ci się najbardziej podoba? No te oczy są ładnie podkreślone. Tak, super. Fajnie.
I brwi też ładnie wyglądają ze względu na ten ładny kolor. No właśnie, jest troszeczkę jaśniejszy od tego, którego ty używasz. Mhm. Podoba ci się tak? Tak, jest bardzo ładny. To jest tylko trochę mniej, to jest można powiedzieć o jeden ton mniej. Mhm. I tak jak ci powiedziałam, śmiało możesz wyczesywać je. Jeśli wyczeszesz je grzebyczkiem, one zawsze będą takie lżejsze, po prostu wersja light, można powiedzieć, danego koloru. A kolor na oczach? No jest super. Bardzo ładnie wygląda. W ogóle podobał mi się ten motyw ze szminką, tak? Z no, matką. Że jeden produkt i od razu dwa zastosowania i idealnie do siebie pasują. Tak, bo policzki super. Zawsze muszą nam współgrać kolorystycznie właśnie z ustami. Cieszę się, że jesteś zadowolona z makijażu i koniecznie przesyłaj mi foteczki na dniach, właśnie jak ci wychodzą twoje starania i też będę ci śmiało pomagać w tym, co i jak. No i będziesz miała film oczywiście, do którego możesz wracać i popatrzeć. My oczywiście zachęcamy do brania udziału w konkursie, bo trwa on jeszcze chwilę. Do 29 grudnia wystarczy wejść na stronę makeithappenmaybelline.pl i zrobić trzy proste rzeczy. Zarejestrować produkt, odpowiedzieć na krótkie pytanie i wrzucić fotkę i możecie wygrać właśnie taki film i lekcję makijażu ze mną i wyjazd do Nowego Jorku na Fashion Week. No właśnie, dlaczego ty byś chciała pojechać? Powiedz. Znaczy to zawsze było spełnienie moich marzeń, tak? Mm-hmm. Więc fajnie by było zobaczyć miasto, zwiedzić, zobaczyć jak ludzie się ubierają. Każdy ma tam swój indywidualny totalnie styl. Totalnie inny, każdy tak, jest inny. Tak, tak. No. Więc warto by było zaczerpnąć jakichś inspiracji od nich. No i oczywiście Fashion Week, tak? To jest takie największe marzenie, więc trzymam kciuki. Czyli dwa w jednym. I podróż, o której marzysz, i impreza po prostu lepszej, modowej się Tak, jak najbardziej. No to super. To ja trzymam za ciebie kciuki na maksa. No. I żegnamy się z widzami, a tak naprawdę my idziemy dalej się jeszcze makijażować. Dzięki, cześć! Cześć, pa!